Cześć, jestem Elizabeth i dzisiaj porozmawiamy o zakończeniu cyklu Czarny Mak, czyli o książce Ostatnia walka od Rachel E. Carter. To jest książka, której nie chciałam przeczytać i nosiłam ją ze sobą coś około miesiąca. Głównie dlatego, że wiedziałam od początku, że to nie skończy się dobrze, to nie będzie przyjemne i biorąc pod uwagę mój sentyment do bohaterów, do tego, co tam się dzieje, do tego całego świata, wiedziałam, że zakończenie nie dość, że jako rozstanie z serią będzie ciężkie, to na dodatek to, co się tam będzie działo, nie będzie definitywnie przyjemne i do tego po prostu nas przygotowywała główna bohaterka, powtarzając to praktycznie na każdej stronie, że nie będzie dobrze. I nie było dobrze. Jako że Ostatnia walka to jest zakończenie całego cyklu, to nie będę się skupiała stricte na niej, tylko opowiem wam mniej więcej, jakie są moje przemyślenia względem jakby całej historii Czarnego Maga. Także jeżeli nie wiecie, o co w tym chodzi, to gdzieś tutaj wyświetli się link do tego mojego odcinka sprzed nie wiem ilu wieków, gdzie opowiadałam wam, o co chodzi w pierwszym tomie. A teraz, jak już mówiłam, skupię się raczej na moich odczuciach względem całej historii Czarnego Maga. Ogólnie to jest dość zabawna sprawa, dlatego że ja też poszczególne części czytałam kilka razy, dlatego że przeczytałam pierwszy tom właściwie jeszcze przed premierą, o ile pamiętam, po czym za każdym razem, kiedy dostawałam kolejną część, to nadrabiałam tą poprzednią z takim myśleniem, że chyba nie do końca pamiętam, co się tam działo, bo ta historia jest mimo wszystko dość skomplikowana. Czasami można się troszeczkę w niej pogubić, dlatego przypominałam sobie za każdym razem to, co było wcześniej. Cały cykl ma 4 tomy. I mimo, że pierwszy tom rozpoczyna się w momencie, kiedy Raya, czyli główna bohaterka, wyrusza do Akademii, żeby zostać Magini, to super jest to, że nie mamy tutaj takiego przełożenia, że jeden tom cyklu to jest jeden rok. Bo o ile w Harry Potterze to się sprawdziło rzeczywiście, dlatego że jego życie było na tyle zaskakujące dla niego i dla czytelników, na tyle magiczne dla młodego dzieciaka, który czytał te książki po nocach, tutaj po prostu by to totalnie nie zdało egzaminu. Życie Rai w Akademii było totalnie nudne i monotonne i skupiało się tylko i wyłącznie na ćwiczeniach i nauce. Także po prostu, gdyby tak było, to mielibyśmy masę niepotrzebnych treści i setki stron, które czytalibyśmy tylko i wyłącznie dlatego, że wydawca to dodał, żeby książka nie skończyła się po 200 stronach. Także bardzo szanuję to, że jakby cały cykl edukacji Raya skończył się chyba po około 2 tomach, a 2 kolejne tomy to już jest jej, powiedzmy, względna dorosłość i podejmowanie jakichś tam kroków i dążenie do czegoś tam. Nie będę się tutaj jakoś specjalnie w to wnikała, bo znając życie, zaraz coś zaspoileruję. Ale w każdym razie jest to bardzo super, dlatego że nie ma tutaj niepotrzebnych treści, nie nudzimy się, jest tutaj wręcz momentami za dużo akcji. Właśnie dlatego, że przeskakujemy te nudne momenty, bo autorce nie zależało na tym, żeby to była nie wiadomo jak długa seria, tylko żeby opowiedzieć historię. Paradoksalnie, mimo że nie mamy w tym cyklu zbyt dużej ilości stron i dużej ilości części, że mamy tutaj tak dużo akcji, bo naprawdę dzieje się tutaj masa rzeczy, to nie miałam problemu z tym, żeby się w jakikolwiek sposób związać z tymi bohaterami, żeby się z nimi zżyć. Mimo to autorka była w stanie znaleźć równowagę między dużą ilością akcji i dobrze rozwiniętymi, dobrze zbudowanymi bohaterami. Raya jest dość specyficzną bohaterką, dlatego że jest bardzo dumna, jest bardzo uparta, jest bardzo skupiona na swoim jednym celu życiowym, na tym, żeby być najpotężniejszą magini, jak tylko się da. Żeby być ogólnie obrzydliwie potężna. I mimo to widać jakby zmiany, które zachodzą w jej osobie. Czyli to, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze robi dobrze. Przez to, że mamy tutaj więcej ekstremalnych sytuacji, widzimy jej reakcje, wiemy jak zareagowałaby kiedyś, wiemy jak zareagowała teraz. Zresztą sama czasami wprost mówi, że wie, że nie powinna tego robić i że bardzo, bardzo chce zrobić coś jednego, ale wie, że to już jest ten moment, kiedy musi się zachowywać w inny sposób i odstawić na przykład jakieś prywatne rzeczy na bok. Ogólnie bardzo super jest to, że
mimo że jest tutaj dużo akcji, nie na niej jest postawiony tylko i wyłącznie nacisk. Trzeba przyznać, że wątki w którymś momencie naprawdę bardzo mocno się komplikują, dlatego że właściwie od początku nie oszukiwaliśmy się, że będzie łatwo i przyjemnie, dlatego że frakcja bojowa, do której dostała się Raya, była najtrudniejszą, najbardziej niebezpieczną frakcją w całej Akademii, dlatego że po prostu tego wymagała. Wymagała ciągłych ćwiczeń, ciągłego samorozwoju, samozaparcia. I po prostu jakby samo chodzenie na zajęcia momentami tam jakby zakrawało samobójstwo. Ale z tomu na tom sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana, nie tylko ze względów na to jakby co spotyka bohaterów na co dzień, ale też tego co dzieje się w państwie, co dzieje się jakby w ich życiu miłosnym, rodzinnym itd., itd. Jakby każdy tom pokazuje nam kolejne wyzwania, z którymi się muszą bohaterowie spotkać. I to też jest bardzo super, dlatego że nie mamy tutaj odgrzewanych kotletów, że och nie, przez kolejne 300 stron będziemy obserwować, jak bardzo złamane serduszko ma ktoś tam. I to jest jakby główne przemyślenie całego tego tomu. Tylko rzeczywiście problemy tutaj narastają i są coraz większego kalibru, są coraz cięższe i coraz trudniejsze do przebrnięcia. A kolejnym tego plusem jest to, że widzimy, jak ci bohaterowie się zmienili tak serio jako człowiek, dlatego że poznaliśmy ich w momencie, kiedy mieli 11 lat. A po zakończeniu szkoły oni rzeczywiście już są dorosłymi osobami, które muszą jakby znaleźć sobie to miejsce na świecie, ten cel w życiu, założyć rodzinę albo chociażby znaleźć osoby, z którymi chcą spędzić resztę swojego życia. Dzięki temu po prostu bardziej widzimy, jak się rozwijają. Nie tylko na takiej zasadzie, czy się z nimi zżyjemy, tylko po prostu jak stają się osobą dorosłą, w pełni odpowiedzialną za swoje życie i za swoje czyny. Także tak jak wam mówiłam, ta seria naprawdę ma masę plusów i ja w tym momencie widzę właściwie głównie plusy i powody, żeby ją przeczytać najlepiej jako całość. Aczkolwiek jest też jeden minus, mianowicie to, że właśnie przez to, że mamy tak dużo informacji, tak dużo się dzieje, że nie mamy tutaj tych nudnych okresów, a przynajmniej są one zminimalizowane do granic możliwości. Czasami jest tutaj naprawdę za dużo informacji i to tak serio, jest tutaj bardzo dużo imion, jest tutaj bardzo dużo miast, narodowości i w pewnym momencie po prostu za dużo informacji naraz. Także podsumowując, uważam, że cykl Czarny Mak jest naprawdę świetny i świetnie się przy nim bawiłam. I może nie powiem wam, że jest to historia idealna, chociaż oprócz tego, czym wam powiedziałam, nie widzę tutaj w tym momencie żadnych wad. Nie wiem, może kiedyś do mnie dojdą. Uważam, że naprawdę to jest świetnie skonstruowani bohaterowie, bardzo fajnie wymyślona fabuła, która po prostu nie robi się nudna w którymś momencie i naprawdę cały czas trzyma w napięciu. I to, co wam mogę powiedzieć, to to, że na pewno w najbliższym czasie nie przeczytam jej jeszcze raz. Już nawet nie ze względu na to, że czytałam niektóre tomy naprawdę zdecydowanie zbyt dużo razy, ale to, że po prostu moje serce może tego nie przeżyć, bo to, co się upłakałam przy ostatnim tomie, to jest moje i to wie tylko mój kot. Także moi drodzy, to by było na tyle i uwaga, cześć, wróciłam. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj publikować rzeczy jakoś bardziej regularnie, bo wiem, że nie było mnie przez bardzo długi czas i to tak serio chyba coś koło roku, także jeżeli już tutaj nikt nie został, to ja to zrozumiem. Ale w każdym razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Cześć!